Hej moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na taką trochę vlogowo-pogadankową sobotę, bo dzisiaj jest sobota i słuchajcie, z wczorajszych 36 stopni, no naprawdę ciężko było już wytrzymać, było potwornie gorąco. Wczorajszy wieczór był taki, że pootwierane na oścież okna chodzące wiatraki dawały odrobinę ruchu powietrza, natomiast ciężko było wytrzymać. Dzisiaj mamy sobotę rano i stopni jest 17, jest pochmurno, pada deszcz, także ulga bardzo duża, ja się od razu lepiej czuję, od razu mam więcej energii, od razu chce mi się żyć, natomiast nad Polską przeszły potworne burze, coś mi się tutaj odbija, przypuszczam, że komputer, odbija mi się światło od twarzy. Przeszły straszne burze, no naprawdę to co się dzieje nad Polską to jest teraz jakiś Armagedon. W jednej części kraju jest pogoda właśnie taka nie do wytrzymania, w drugiej w ogóle nie ma lata, w trzeciej są burze, deszcze i jakieś potworne zjawiska pogodowe. Nie wiem czy słyszeliście, ale na obozie harcerskim usytuowanym w lesie, w województwie pomorskim, o ile się nie mylę, zginęły dwie dziewczynki i tam około 20 dzieci, harcerzy jest w szpitalu. Dla mnie jest to naprawdę okropna wiadomość, przygnębiająca. Po pierwsze, sama jeździłam jako młoda dziewczyna na harcerskie obozy. Po drugie, mam dziecko w wieku tych zaginionych, tych zmarłych dwóch nastolatek. No naprawdę mną wstrząsnęła się ta wiadomość. Jestem po prostu całym sercem z rodzinami, strasznie współczuję. Nie wyobrażam sobie, co te dzieciaki przeżyły, nie wyobrażam sobie, co przeżywają teraz te rodziny. No straszna, straszna tragedia, także zawsze mówimy o pogodzie w kontekście o gorąco, o zimno, o coś tam, ale pogoda też może bardzo wpływać mocno na nasze życie i no naprawdę, strasznie, strasznie przykra sytuacja, także ogromne wyrazy współczucia tutaj dla rodzin i bardzo, bardzo współczuję. Ale zmieniając temat, bo tak akurat mi się nasunęło, patrzę teraz cały czas przez okno i ta pogoda dzisiaj jest naprawdę dosyć mocno smętna, ale dzięki Bogu ja im bardziej jest smętnie, tym bardziej ja jestem rzeźka, mam rzeźko jakoś tak w głowie. To postanowiłam, że nagram dla Was dzisiaj filmik. To będzie ten filmik, który lubicie i o który często pytałyście, czyli przeczytałam, użyłam, wypróbowałam, ale postanowiłam go nagrać w takiej bardziej formie vlogowej, luźnej, też dlatego, że ja mam tutaj dzisiaj lepsze światło niż w tamtym pokoju i no nie chciałam się doświetlać tymi sztucznymi lampami, bo na to jeszcze pewnie przyjdzie czas, jak zrobi się już w ogóle słota, jesień, będzie ciemno, wtedy trzeba będzie te lampy wyłączyć, ale dzisiaj stwierdziłam, że jeszcze wykorzystam, że tutaj w kuchni mam w miarę takie światło, więc mogę przyjść do Was pogadać. Przed chwilą zdenkowałam, właściwie na dwa psiknięcia została mi jeszcze buteleczka perfum Stella od Stelli McCartney. To są takie perfumy, to jest woda toaletowa, 30 ml, bardzo dzienne, bardzo kobiece, do stosowania wtedy, kiedy nie chcecie, żeby zapach Was przytłoczył, bo to jest taki zapach bardzo bliskoskórny, który nie ciągnie się za Wami jak ogon, ale jednak jest dosyć rzeźki, kwiatowy i niesamowicie kobiece, tutaj nie ma żadnych takich nut, wiecie, uniseksowych. To nie ma żadnych takich nut niebieskich, to są raczej takie nuty miękkie, różowe, kwiaty, trochę kaszmiru, bym powiedziała. Ja nie wiem, jak tam producent opisuje zapachy, ja lubię zapachy opisywać według własnych powonień, według własnych jakichś tam nut zapachowych, które ja wyczuwam. I ten zapach doskonale też oddaje, znaczy butelka doskonale oddaje zapach, bo ten różowo-fioletowy to oznacza, że on jest taki trochę słodki, ale jednak wyszłam z ostrości. Jestem w ostrości? Nie wiem. No, chyba jestem już z powrotem w ostrości, bo jak zaczynam tutaj zbliżać i oddalać się, to tracę ostrość. I właśnie do tego zmierzałam, że ta różowość może sugerować, że to jest taka trochę landrynka, natomiast jak przechodzi później w ten ciemniejszy odcień, to już się okazuje, że trochę ten zapach też ma takiego, trochę gdzieś na końcu takiego pazura, jakiś taki różowy pieprz, coś takiego, natomiast bardzo dobry zapach na dzień i już dzisiaj go skończę, wędruję do Denka, także na pewno pojawi się jeszcze w Denku, chyba że zapomnę go tam włożyć, bo jestem teraz w kuchni i mogę się odwrócić do śmietnika. Jakby co to, przypomnijcie mi po tym filmie w komentarzach, żebym wrzuciła do pudełka z Denkiem, a nie do śmieci ten zapach. Także Stella od Stelli McCartney, niesztampowy i nie taki bardzo popularny zapach, mogę Wam polecić. Co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tak ogromny odzew, za tak ogromną ilość komentarzy pod filmem z rozdaniem kosmetycznym. Ja wiem, że rozdanie kosmetyczne przyciąga też nowe osoby, które tak naprawdę nie znają kanału, nie znają mnie, nie znają tematyki. Natomiast sama kwestia rozdania, sama kwestia możliwości wygrania kosmetyków też przyciąga bardzo wiele ludzi. I dobrze, bo część z tych osób być może zainteresuje się treściami prezentowanymi na moim kanale i może zostanie. Natomiast po komentarzach widzę, że też właśnie są to bardzo młode osoby, które w ogóle nie mają pojęcia o czym jest ten kanał, kim ja jestem, no ale tam też biorą udział w tym rozdaniu. Komentarzy, o ile się nie mylę, jest
130, może troszeczkę mniej, może trochę więcej, mniej więcej w tym przedziale. Ja wszystkie te komentarze czytam, każdy jeden z osobna, każdy komentarz, pod którym napisałam dziękuję, pozdrawiam, jest komentarzem przeze mnie przeczytanym. Przy wielu komentarzach szczerze uśmiechnęłam, przy wielu komentarzach się wzruszyłam, były też komentarze, które mnie mocno zdziwiły. No naprawdę motywujecie mnie do działania, dajecie mi dużo fajnych pomysłów, są też filmiki, które na pewno nigdy się na moim kanale nie pojawią, ale ja już wiem, jaki przekrój filmów jest takimi, który byście chciały obejrzeć. Są filmiki, które się powtarzają, które chciałybyście zobaczyć. Są też filmy, które są już na moim kanale, a o które prosicie, więc myślę, że są to osoby, które właśnie są nowe i które nie wiedzą, że takie filmy już na moim kanale były. Chociaż ja zdaję sobie sprawę, że te filmy sprzed iluś tam miesięcy, czy nawet już teraz lat, bo to nie wiem, ja na YouTube jestem drugi czy trzeci rok, to też może się ta treść już zmienić i można by aktualizować faktycznie taki film i nagrać go jeszcze raz. No mam nie lada problem z tym, żeby wybrać te trzy osoby, którym chciałabym wysłać swoje pudełka i ich propozycje filmików nagrać. Natomiast no jeszcze zmierzam do tego, że ja bardzo, bardzo Was proszę zawsze, jeżeli bierzecie udział w takim rozdaniu, żebyście czytały opis pod filmami, bo tam jest zawsze wszystko napisane. Co jest tematyką konkursu czy tam rozdania, od kiedy trwa, do kiedy trwa i kiedy będą wyniki i gdzie będą zazwyczaj te wyniki. I tyle pytań, ile ja dostałam na temat tego, gdzie są wyniki konkursu, dlaczego jeszcze nie ma wyników konkursu i kto wygrał i dlaczego jeszcze tych wyników nie ma, to tylko wiem ja. Więc ja zawsze odsyłam te osoby, czytajcie opis pod filmem. Rozdanie skończyło się 6 sierpnia w niedzielę. Napisałam, że od tego czasu mam 7 dni na ogłoszenie wyników, więc myślę, że zaraz po niedzieli te wyniki się pojawią. One pojawią się w komentarzach pod tamtym filmem i pojawią się również na Facebooku, tak jak zawsze robię to w rozdaniach. Także nie martwcie się, ja na pewno te wyniki ogłoszę i na pewno zostaniecie o tym poinformowani. Także tak jak mówię, pod tamtym filmem napiszę komentarz, to będzie pierwszy komentarz. Wymienię te trzy osoby, do których wyślę swoje pudełko i na Facebooku również te wyniki ogłoszę. Na Instagramie już nie będę, bo też wiem, że wiele z Was nie ma Instagrama, a Facebooka i komentarze czytacie chyba wszyscy. Tak myślę. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to rozdanie. Mam nadzieję, że tuż po niedzieli pojawią się te wyniki, bo chcę jeszcze raz przeczytać te komentarze. Już mam jakieś tam swoje typy w głowie, natomiast chciałabym jeszcze raz przeczytać, żeby być pewną, że właśnie to taką decyzję chcę podjąć, a nie inną. Dobra, przygotowałam dla Was jeszcze tak w skrócie ten filmik. Przeczytałam, użyłam, wypróbowałam. Dostałam słowo toku i długie wyrazy zlewają mi się w jedno. Znowu gestykuluję. Boże, co ja mam z tym gestykulowaniem? Będę trzymała telefon. Przeczytałam, użyłam, wypróbowałam. Tak? Jeszcze taka seria. Pokażę Wam książki, które przeczytałam. Muszę tutaj wejść na stronę audioteki, dlatego że pierwszą książką, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest opowieść podręcznej. I ja tą książkę... tu mi się chyba nie pokaże. Tu mi się chyba nie pokaże. Opowieść podręcznej to jest książka... Teraz zobaczymy, czy nam się uda. Nie uda nam się, bo... O! Opowieść podręcznej to jest książka, którą ja wysłuchałam przez audiotekę. Słuchałam jej już pod koniec czerwca i wysłuchałam ją bardzo szybko. Książka, którą czyta Magdalena Cielecka, którą ubóstwiam. Uwielbiam jako aktorkę, uwielbiam jako głos, który czyta mi książki. To jest książka, która jest bardzo mocno feministyczna w wymowie. To jest książka osadzona w przyszłości w Stanach Zjednoczonych. Jest taką totalną antyutopią kobiet. To jest przedstawiony świat kobiety, która znajduje się w tak surrealistycznych zdarzeniach, w tak bardzo okrutnej rzeczywistości dla kobiet, tak bardzo przedmiotowo jest kobieta traktowana, że można to trochę odnieść jakby do tego, co dzieje się teraz w Polsce, do tego, jak bardzo kobiety walczą o swoje prawa, jak bardzo feministki walczą o to, żeby kobiety miały prawo decydowania o własnym życiu i jak najbardziej jestem całym sercem z nimi. Uważam, że kobieta jest jednostką samodecydującą o sobie, zawsze powinna nią być, zawsze powinna podejmować decyzje zgodne ze swoim sercem, sumieniem i przekonaniami i nikt nie powinien jej uprzedmiotawiać i nikt nie powinien jej wsadzać w jakieś ramy czy dyktować warunków, w jakich ona może postępować. Także no jest to taka opowieść z najgorszego koszmaru kobiet, gdzie całkowicie są pozbawione praw, decyzyjności o sobie,
i żyją właśnie jakby, próbują z tym walczyć, natomiast ponieważ to jest cały reżim, cały taki ortodoksyjny świat, który zmienił się bardzo mocno przez jakieś tam wojny. Wiecie, to jest też taka trochę z pogranicza fantazy, takiego socjologicznego, także no nie należy tej książki bardzo traktować jeden do jednego, ale jednak jest to pozycja warta do przeczytania, bo dużo daje do przemyślenia. Akurat ja ją wysłuchałam, ale uważam, że wysłuchana książka jest tak samo wartościowa jak ta przeczytana. Książka, którą czytam i już kończę, jest kolejna, to jest książka pod tytułem Luz i tak nie będę idealna, Tatiana Mindewicz-Pułacz. Bardzo podoba mi się w tej książce to, jak ona mocno odnosi się do tego, jak bardzo dzieciństwo kreuje naszą dorosłość, jak bardzo wybory czy pewne decyzje, które podejmujemy w dorosłości, czy zachowania, które przedstawiamy jako osoby dorosłe, jak bardzo wypływają z naszego dzieciństwa. Ta książka doskonale o tym mówi. Tatiana Mindewicz-Pułacz jest Wam w tej chwili znana pewnie z projektu Lady, natomiast jest to ekspertka do komunikacji interpersonalnej i masowej, specjalistka do spraw kampanii społecznej, mówczyni motywacyjna, trenerka interpersonalna. Wybieram się również na wykład pani Tatiany, bardzo jestem ciekawa, bo lubię takich motywacyjnych, mocnych ludzi. Kobieta, która sama ma wiele doświadczeń ze sobą i na tych również doświadczeniach ta książka bazuje. Każda z nas może powiedzieć w swoim życiu luz, i tak nie będę idealna, i tak znajdą się ludzie, którzy będą mnie krytykować, i tak zawsze komuś coś tam się nie spodoba, i tak sama wobec siebie czasami będę krytyczna, także ta książka jest dla wszystkich dziewczyn, które właśnie mają czasami takie poczucie, a myślę, że każda z nas to ma, więc fajna, motywacyjna książka. I ostatnia pozycja, w której jestem w trakcie czytania, no to jest książka już jakby z zupełnie innej kategorii, Małgorzata Szejnert, Śród żywych duchów. To jest książka tak wzruszająca, to jest książka tak mocna. Po pierwsze dlatego, że to jest książka prawdziwa, ponieważ jest to historyczna książka, jest to książka mówiąca o faktach niepodważalnych, jest to książka o zapomnianych bohaterach wojennych. Właściwie to nie są bohaterowie, którzy zginęli na wojnie, tylko są to bohaterowie, o których się zapomniało poprzez ustrój, w jakim żyli w Polsce Ludowej, którzy zostali pochowani jako bezimienni ludzie, bardzo często ich historia została wymazana z kart. Jest to historia ludzi, którzy zrobili swoim życiem, swoją postawą bardzo wiele, natomiast ich życie po śmierci jakby zostało zdegradowane, zrównane do zera, i tutaj jest przedstawiona właśnie walka rodzin, walka samej autorki książki o przywrócenie pamięci tych ludzi, o przedstawienie ich historii, o pokazanie, jak mocnymi pionkami byli na mapie polskiej historii, także zdecydowanie pozycja godna polecenia. Bardzo chwyta za serce, także robię sobie od niej przerwy, ale jest świetna. Kolejny punkt, przeczytałam, użyłam, to będą kosmetyki. To są kosmetyki marki Lumene, które dostałam na Sea Bloggers, ponieważ brałam udział w takiej prelekcji, w takim wykładzie marki Lumene. I muszę Wam powiedzieć, że ja zawsze wymawiałam tą nazwę jako Lumen. Zawsze. Ta marka ma już 45 lat, ja pamiętam pierwsze jakieś tam kosmetyki, to jeszcze moja mama z tej marki pewnie miała. Natomiast ja osobiście miałam chyba do czynienia tylko i wyłącznie z bazą pod cienie. Natomiast na prelekcji dowiedziałam się, że markę wymawia się przede wszystkim Lumene i że marka to nie jest tylko marka, która kojarzy mi się z bazą pod cienie, ale również marka kosmetyków pielęgnacyjnych. Kosmetyki pochodzą z Finlandii. My dostałyśmy do wypróbowania taki mały zestawik trzech kosmetyków. To jest maska oczyszczająca do wszystkich typów skóry w małej takiej pojemności 15 ml. Ja Wam rzucałam już zdjęcie na Instagram. Kosmetyki prezentują się bardzo, bardzo ładnie. I do tego jest krem na noc i krem na dzień. Krem na noc jest kremem, który bardzo dobrze wpasował się w moje oczekiwania, bo jest to taki overnight cream, zresztą on tak się nazywa, overnight bright sleeping cream, czyli całonocny rozświetlający krem z bardzo dużą ilością witaminy C, i ta skóra rzeczywiście rano jest taka promienna, wypoczęta, nawilżona, fajna, gęsta, taka masełkowata konsystencja. A drugi krem to jest krem na dzień, Intense Hydration, 24-godzinny nawilżacz. Bardzo delikatny, taki wręcz musowy, pięknie pachnący krem, idealny pod makijaż. Kosmetyki są lekkie, kosmetyki są bardzo takie wyważone, pochodzą z Finlandii, tak jak powiedziałam, bazują na wodzie arktycznej, dla takiej czystości, na... Oni w ogóle jakby z założenia ta marka ma, ja tak odbieram tą markę, w swoim założeniu ma dawać kobietom takie rozświetlenie, taką jasność. Oni nawet w tym haśle tutaj reklamowym mają napisane Beauty Born of Light, czyli piękno zrodzone ze światła. I wszystkie te kosmetyki mają działać na nas rozświetlająco. Bardzo dużo tych kosmetyków jest płynnych, mają płynne serum, mają płynny rozświetlacz, płynny bronzer, i wszystkie te kosmetyki są takie delikatnie mieniące po aplikacji.
Niestety innych nie miałam okazji przetestować, tylko te. Mam jeszcze chyba w próbce takie płynne serum rozświetlające, także również je użyję. Muszę Wam powiedzieć, że po wypróbowaniu tych trzech kosmetyków jestem zachęcona do tego, żeby spróbować jakichś innych. Natomiast, no tak jak mówię, na razie wypróbowałam ten zestawik i jeżeli lubicie właśnie, wiecie, one mi się troszeczkę kojarzą z Vichy. Vichy też bazuje na wodzie termalnej, tutaj jest woda arktyczna i te zapachy są trochę podobne i te konsystencje, także jeżeli polubiłyście się kiedyś z kosmetykami Vichy i szukacie jakiejś tam nowości i gdzieś na półkach kosmetyki Lumene znajdziecie i też to rozświetlenie jest Wam bliskie, sama nazwa rozświetlenia, nie jesteście takie bardzo matowe, to myślę, że warto jest po te kosmetyki również sięgnąć. I ostatnim punktem tego filmu zawsze było hasło wypróbowałam. Ja Wam chciałam powiedzieć, co ja na sobie ostatnio wypróbowałam, może nie tak ostatnio, bo już grubo ponad miesiąc temu, nawet może trochę więcej, a mianowicie wypróbowałam na sobie takie słynne diety sokowe. Nie będę Wam mówiła z jakiej firmy, bo nie jest to absolutnie film sponsorowany, ja tą dietę kupiłam sobie sama, nikt mi jej nie przysłał, nikt mi jej nie dał do testowania, stwierdziłam, że mam ochotę, ponieważ było wtedy, to był jakoś początek lata, początek takiego gorąca, miałam więcej czasu, dzieci już przestały chodzić do szkoły, stwierdziłam, że mam teraz taki czas na to, żeby skupić się troszeczkę na sobie i chciałam wypróbować taką dietę, taki detoks właściwie, ponieważ ja często robię sobie detoksy sama, coś sobie narzucam, przestaję pić kawę, przestaję coś tam jeść, nie jadłam przez jakiś czas nabiału, zresztą teraz też jem go bardzo mało, natomiast w małych tam ilościach z powrotem jakby wprowadzam go do diety i mówię tutaj o nabiale takim podstawowym, czyli z mleka krowiego i koziego, ponieważ ja przez jakiś czas w ogóle zrezygnowałam z tego typu produktów i sama sobie te detoksy narzucam, obserwuję swoje ciało, jak ja na to reaguję, swoje ciało, swój stan zdrowia i tak dalej, i tak dalej. I stwierdziłam, że bardzo chętnie przetestuję na sobie również tą dietę sokową. Dieta składała się z 6 soków, na cały dzień było 6 soków, każdy sok miał pół litra pojemności. Soki były treściwe, były takie dosyć gęste i powiem Wam, że miałam ogromne obawy, jak ja wytrzymam w ogóle cały dzień tylko na sokach i muszę Wam powiedzieć, że to wcale nie jest trudne, dlatego że taki półlitrowy sok, ja wkładałam sobie do niego słomkę, nie jesteśmy go w stanie wypić szybko, więc sączymy go przez, nie wiem, 20 do 30 minut i za półtorej godziny otwieramy kolejny taki sok, który znowu pijemy przez jakiś tam określony czas. Muszę Wam powiedzieć, że cztery pierwsze soki tak mi wchodziły dobrze, a już te dwa kolejne to już tak... Naprawdę, już tak piłam, na przykład nawet przez godzinę potrafiłam delektować się takim sokiem, w związku z czym czas między tymi sokami się skracał, czas między piciem jednego a drugiego, więc jakby nie napadały mnie takie straszne uczucia głodu. Producent tamtych soków zalecał, że jeżeli napadną Was takie straszne, głodne chwile, to wtedy dobrze jest na przykład zjeść ogórka zielonego pokrojonego w plasterki, jabłko, bo to ma niską kaloryczność, ma też w sobie dużo wody. No i oczywiście bardzo dużo wody trzeba też pić w ciągu całego dnia. Ja i tak zawsze wypijam 2 litry wody, więc dla mnie to nie był żaden wyczyn. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że czułam się fantastycznie, czułam się taka lekka, w ogóle nie czułam się głodna, czułam się bardzo dobrze, nie bolała mnie głowa, bo też bałam się tego, że będzie bolała mnie głowa, nie bolała mnie głowa w ogóle. Też te soki uzupełniły dużo tych płynów, które tracimy podczas gorąca, bo akurat kiedy ja piłam te soki, było bardzo, bardzo ciepło. Świetna sprawa. Uważam, że jeżeli macie jakieś, nie wiem, to znaczy tak, jeżeli chodzi o schudnięcie, ja się w ogóle nie ważę. Powiem Wam szczerze, przysięgam z ręką na sercu, nie wiem ile ważę, w ogóle nie mam w domu wagi, nie interesuje mnie to. Bardziej interesuje mnie jakość mojego ciała, z którego nigdy tam, wiadomo, nie jestem do końca zadowolona, natomiast nie interesuje mnie kwestia wagi. Oni tam mówią, że można schudnąć tam chyba stosując już 3 doby taką dietę, nie wiem, od 2 do 3 kilo. Wiecie, żeby utrzymać później efekty, należy po odstawieniu tej diety zracjonalizować swoje nawyki żywieniowe, zdrowiej się odżywiać, może takimi sokami też zastąpić niektóre posiłki. Ja nie mam w domu wyciskarki, zrobienie takiego pół litra soku wymaga co najmniej 1,5 kilo świeżych warzyw i owoców, więc policzcie sobie 6 takich soków, to jest około 9 kg warzyw i owoców dziennie. No, myślę, że żadna z nas prowadząca normalny tryb życia no, nie byłaby nawet w stanie chyba tego wszystkiego przerobić, mając jeszcze rodzinę, dla której trzeba gotować i tak dalej. No, nie jest to proste, więc takie rozwiązanie jest dosyć dobre. Ja obliczyłam, że butelka takiego soku z 1,5 kg do 2 świeżych warzyw i owoców kosztuje około 15 zł w tej diecie. W związku z czym nie wiem, czy jest to tak strasznie dużo, dlatego że te soki nie dość, że są przepyszne, wiecie, no my nie możemy wziąć pod lupę, chyba że zaniesiemy do sanepidu taki sok i oni nam powiedzą, co w nim jest. Natomiast jeżeli uwierzymy producentowi w skład tego soku, to faktycznie są fantastycznie skomponowane. Różnorodność smaków, bardzo podobały mi się połączenia
na przykład imbiru z limonką, z cytryną, bardzo dużo pietruszki, selera naciowego, świeżych truskawek, jabłek, winogron, buraków. No naprawdę świetnie skomponowane. Jedne były bardziej słodkie, drugie były bardziej wytrawne. Na przykład był z różowym czy tam z białym pieprzem, taki dosyć mocno ostry właśnie na pobudzenie trawienia. Świetna, świetna sprawa dla dziewczyn, które na przykład mają jakieś wielkie wyjście, wesele, ślub, albo w ogóle chcą sobie taki detoks zastosować, chcą to na sobie wypróbować, albo mają problemy z cerą, albo chcą sobie zamknąć lodówkę, powiedzieć dosyć, muszę, nie wiem, przestać jeść to czy tamto, zamykam lodówkę, mam na to warunki, kupuję sobie na 3 dni, 5, można tą dietę również wydłużać, nie wiem na jak długo ona, jakby jak długo możecie być na takich sokach, ja zdecydowałam się tylko na 3 dni, bo nie wiedziałam jak to przeżyję, muszę Wam powiedzieć, że mam apetyt na więcej i gdyby nie to, że no jest to taka trochę fanaberia, tak? Bo 90 zł dziennie to jest bardzo dużo, natomiast, no tak jak mówię, no jeżeli przeliczymy to na butelkę około 15 zł za sok, to tragedii nie ma. Chętnie bym skusiła się na to jeszcze raz, być może powtórzę taką dietę na przykład jesienią i zimą. Fajnie by było, myślę, ze 3-4 razy w roku sobie taki detoks przeprowadzić dla siebie, dla swojego wyglądu i to dla swojego zdrowia. Nie, to ja ze swojej strony bardzo serdecznie te diety sokowe Wam polecam, ale już producenta to musicie sobie znaleźć same. Wystarczy, że wpiszecie sobie w Google diety sokowe i tych producentów, wyskoczy Wam mnóstwo, może nawet jakieś z Waszego miasta. Ja zamówiłam, one chyba były z Warszawy, zamawiamy kurierem, wybieramy sobie datę dostawy najbardziej optymalną dla nas. Soki mają datę przydatności napisaną, tam jest dosyć krótka ta data, także możliwość rozpoczęcia diety jest od dnia następnego po dostarczeniu soków przez kuriera, bo jeżeli kurier Wam na przykład przyniesie tą paczkę, nie wiem, koło godziny 14, no to trudno, żebyście do godziny 14 były na głodzie i potem od 14 wypiły 6 butelek soku. Będzie to ciężkie. Ja akurat miałam takie szczęście, że kurier przynosił mi te soki rano, przed godziną 8, także ja od godziny, nie wiem, 8 czy od 9 zaczynałam i do wieczora mi wystarczało. Dobra, rozgadałam się strasznie, mam nadzieję, że coś z przedstawionych rzeczy w tym filmiku Was zainteresowało. Mam nadzieję, że zobaczymy się również w następnych filmikach. Pozdrawiam Was cieplutko, życzę udanego końca wakacji, pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, pa, pa.